Cześć ludzie, ja jestem Frono, po drugiej stronie siedzi... Heavido, siema ludzie. I dzisiaj recenzujemy dla was Fairy Tail'a numer 399 Skrzydła Rozpaczy. I zaczynamy od w miarę gustownej okładki. Fakt, znowu mamy zdjęcie na pośladki, na Lucy, która jest niby leży sobie i widać pośladki, ale i tak jest w miarę gustownie ubrana, jak nam. Tak, jak na Mashimę, ale poczekajmy do chaptera, bo generalnie jest dobrze w tym chapterze. Moim zdaniem Mashima wraca do formy po tych dwóch chapterach pełnych parówek. A, podczas pewnych shonenowych. I słuchajcie, przechodzimy dalej. I dalej mamy Wiecie co, nam się nudzi mówienie cały czas kontynuację poprzedniego chaptera, bo to jest kontynuacja poprzedniego chaptera, już nie będziemy tego mówić. Dokładnie. Erza nawala się z dopakowaną Kyoko. No, która generalnie, jak ją pierwszy raz zobaczyłem, to się zastanawiałem, what the fuck, kto to jest, bo nie miała tego hełmu. To jest Mira, chyba. No, o tak, właśnie, tylko że ktoś nad nią przejął kontrolę. Właśnie to myślałem. I słuchajcie, i wbrew pozorom Erza nie używa tej zbroi takiej... Skrzydlatej. Ze skrzydłami, tylko używa takiej zbroi, takiej Joanny Dark, no nie? No. Takiej bardziej przyziemnej. Nie wiem, czy ją widzieliśmy już wcześniej. Wydaje mi się, że nie. Teoretycznie ona walczy teraz z demonami, więc może ona ma jakiś, nie wiem, atrybut świętości czy coś tam. Może, ale tak fajna jest ta zbroja, bo jest taka naprawdę taka zbrojasta. No i jeszcze do tego ma płaszczyk, jest w ogóle to... Dokładnie. I jeszcze włosy ma fajne upięte, bo ma tak wojskowo. Ale żeby nie było za fajnie, Mashima ustawił kamerę w miejscu istnie strategicznym. Tak. To jest strategiczne miejsce. Czyli najazd od dołu. Dokładnie. A powiedzmy sobie, zbroja nie jest do końca tak samo mocno zbudowana od góry, jak i od dołu. Ale generalnie to na ten najazd od dołu ma strategiczne znaczenie, bo dwa kadry później Kyoka dostaje generalnie podbródkowy spięty na twarz. Tak, i Erza ją przecina. No. Ale co, ona jest w tej lepszej formie chyba generalnie, tak mi się wydaje. Teraz do mnie to dopiero doszło. No wiesz, mi się wydaje, że Erza... Że, no dobra, po tego, że Kyoka pewnie była zaskoczona takim power-upem, to Erza uczęszczała do szkoły Kakashiego, czyli No Limit Baby. Tak, wiemy, to może być drugi origin mocy, tam drugie źródło mocy, ale to i tak to już jest przesada. No po tylu walkach, ile ona miała, to ona powinna już leżeć, Erza. No ale generalnie mamy tutaj taki trzystronnicową nawalankę. I mamy przeskok w sumie do Miry, do Miry i Happy'ego, która gdzieś tam leży w jakichś gruzach i Happy się pyta, co się stało. I w skrócie mamy pod tytułem wytłumaczenie, dlaczego Refty nie ma. No. Bo Refta walczy, uwaga. Powiedz to. Nawet nie wiem, z tą laską z króliczymi uszami, co wygląda jak siedmiolatka, z tą ich lekarką, bo ona chyba ich przywracała do życia. Powiedzmy, że się nazywa Fafa. Nazwijmy ją Fafa, to jest ta, co uwielbia przystojnych facetów. I tutaj Waren, czyli ten od przenoszenia myśli, jak go nazywam gościu Antena, po prostu mówi, że to on jest przystojniakiem, bo ona się pyta, czy macie jakichś przystojniaków. Takie... Trochę to dziwne. Takie, żeby po prostu postacie miały co robić i tyle. Dokładnie. Ale że było tak dużo, jej dużo, to Elfman przegrał, Lisanna przegrała. To znaczy oni się tam napieprzają, żeby Mira mogła uciec dalej. Ale dobra, czyli tak, Refta Gildii ma zabawkę, okej. Dokładnie. Kyoka stwierdza, że Erza jest taka sama jak ona.
i coś tak, się dzieje. Ale nagle słyszymy jakiś głos. Tak. Wszyscy. Generalnie teraz mamy przeskok przez wszystkich. Tak. Mamy tutaj Neo Minerwę, Happy'ego, Tiger Lily, tak? On się nazywa, tak. Ten czarny. Frosh. Tak. No i... Ten Furan Marano, Mararasu, tak, Lecter. Hannibal no i nasze, Lecter. No i, ta, no i nasz okrąglinek. Tak. Jego imienia nie zapamiętamy, bo teraz jest grzybem. Furan, Furan Marusu. Dobra, okrąglinek. Mm. No i teraz mamy przeskok do naszej pary typu pedofiliego ofiara. Doran Bolt. Darren Bolt. Doran Bolt i Wendy. Tak. No i... Przepraszam jeszcze i Charlie, i Charla. Charlie. Charla. Generalnie Wendy upada z jakiegoś powodu, nie wiem, myślałem, że jest zmęczona, ale to widocznie z powodu tego głosu. Z tego dźwięku, ryku, nie wiemy czego. Tak. Teraz mamy znowu kolejny przeskok do Juvie. Godzilla. Tak, właśnie, Godzilla, Revy i Lucy. I Godzilla zebrał... Jądra. Jądra ryby, żeby uratować wszystkich. Mm. Żeby Porfluka zrobiła lekarstwo. Ale jak Revy tam się dostanie? Na pifę sobie. A racja, samochód. No chyba we znowu zapomni. No racja. Tak, na literkach sobie napisze. O jest samochód. Dokładnie. No i Natsu też tam jest i on mówi, pyta się Godzilla, słyszysz to, prawda? Ja słyszysz ten głos. Ten głos. Godzilla, czas na joj. No. Nie. Jeszcze oczywiście nie. Znowu mamy... Oczywiście mamy znowu Ricky i Lucy w ustawieniu typu wypchnij piersi do przodu. To tak zwana Orochime z czasu, kiedy Ichigo walczył z pewnym Espada, który się dwa razy poprzemieniał. Tak. I teraz mamy chyba ostatni przeskok. Tak mi się wydaje, do Mardjira i dwóch pogromców tych, jeden od światła, jeden od cienia. Funk? Nie, kurwa, Funk to był ktoś inny. No dobra, nie pamiętam ich imion. No pewnie dobra, się nazywały... Dobra, do Summertoofu. Tak, Shadow i Light, coś takiego, nieważne. I tak umrą. Dobra. I z tego wynika, że nawet no Mardjir nie przewidział, żeby źródło tego głosu się pokazało. Wszyscy są zdziwieni. Tak, I teraz tak zwaną mam przebitkę dla animatorów, żeby wiedzieli, co mają zrobić. Dokładnie, czyli wszyscy są zdziwieni i tak jakby szybko zbliżający się krajobraz, czyli coś porusza się bardzo szybko. I słuchajcie, w anime to będzie tak. Du, 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 dum. No. Du, 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 dum. I słuchajcie, i tutaj coraz bliżej, ale już widać takie... Że po prostu, bo już tutaj, czy on szuka tego wielkiego demona, czy on po prostu przybył tutaj za Zeref'em. Dokładnie. I Natsu nie wytrzymuje, że to on, musi być on. I w prawym narożniku, wierzący 20 metrów, ty na niej 2 tony żywowagi, aknologia! Tak, i dlatego tak ostatnio myślałem sobie... Myślałem sobie ostatnio o Fairy Tailu i bez kitu to może być jeden z ostatnich arków. Tak, bo słuchajcie, bo nie skończyliśmy, bo w prawym narowniku zjawił się najbardziej kochany ojciec ze całej postaci mangi. Ignil, ognisty smok! Który mówi słowa pod tytułem... To jest czas. Tak, czas się ruszyć. Ho, ho, ho. Ja zawsze myślałem, że on będzie jakiś, nie wiem, jakoś zamknięty gdzieś, że trzeba go uratować, czy coś. Nie, on sobie siedzi w jakimś, kurwa, wulkanie, czy coś. Ojciec roku, kurde. No, i dobra, i na tym się kończy chapter, ale to nie jest koniec, ponieważ...
wedle tego chapteru kolejny chapter to festiwal Mashimy, ponieważ będzie to 400 chapter i będzie centralny kolor, nie, okładka i środek, więc okej. One shot Mashimy, 32 kolorowe strony. To nie jest coś, co się zdarza często, żeby cały one shot był kolorowy. Naprawdę. Dla mnie to jest po prostu Mashima, to jest tytan pracy. Może nie genialnej pracy, ale tytan. No. Pojawia się jakaś nowa postać najwyraźniej. Tak, więc... Nie wiem, czy to chodzi o tego one-shota, ale pewnie o Fairy Tail'a. Tak, do tego się... jeszcze, do tego jeszcze informacje o trzecim miesiącu Fairy Tail'a magazynu, więc czekamy, kto będzie na okładce. Jak będzie... Natsu, to się zdziwię. Natsu mógłby być też taki a la Playboy, taki wiesz. Tak. Taki Playger. No. A... I kolejny tytuł nazywa się... Skrzydła nadziei. No, no to ciekawe, czyje to będą skrzydła. Ta... Wszystkich. Skrzydła przyjaźni! Ale nie, no serio, słuchajcie, ja na miejscu Fairy Tail, bym powiedział Aknologia, zanim będzie chciał się z nami napieprzać, musimy ci podziękować. Nie dosyć, że potrenowaliśmy, jesteśmy silniejsi niż byśmy byli, bo potrenowaliśmy u Króla Gwiazd na turniej. Byliśmy na zajebistym turnieju, dowiedzieliśmy się, kto jest silny, a kto nie. A do tego jeszcze mamy, żyjemy w przyszłości o 7 lat i jesteśmy młodsi o 7 lat, no. We're living in the future. Nie, no dzięki, stary. Nie, no, ja bym podziękował. Ale nie, tak serio. Kolejny chapter może być naprawdę fajny. To co... I to jest właśnie dziwne. Z jednej strony nie sądzę, żeby to się już skończyło, ale... Mashima powiedział, że ma plany na kolejną mangę, więc może... Już myślę, że jest bliżej do końca niż dalej. Pewnie tak, bo z kim po demonach by walczyli? To są moje... A, zapomniałem, bo może być taka zagrywka jak w Ribonie, pamiętasz? Jak tam niby było tych... Jak to było 7 wieńców pogrzebowych? A, oni ich pokonali... Oni ich pokonali, a potem się dowiedzieli, nie, to nie były moje prawdziwe wieńce pogrzebowe. To są moje prawdziwe 7 zajebistych kozaków. A... No. No więc zobaczymy, no jak mówię, myślę, że manga jest skończona, nie wiem, w 70% historii jest. Nie, no ja myślę, że jeszcze pociągnie przynajmniej do końca tego, Fairy Tail Zero. Nie, no jak mówię, jak to Fairy Tail się szybko nie skończy, nie? Nie wiem, z 2-3 lata no jeszcze spokojnie. To spokojnie, dlatego my już nie będziemy przedłużać. Chapter był okej, okay. To znaczy to w ogóle były dwie zagwozdki pod tytułem pojawiają się Aknologii, bo tak szybkie, bo tak naprawdę po jednym arku. No. I pojawiają się Ignila, chyba. Tak, z tego co pamiętacie, Aknologia to jest jeden z najpotężniejszych chyba smok, który w ogóle... nawet Gildars mu nie dał rady, bo on chyba z nim walczył bodajże. Tak, i chyba od niego stracił tą... wątrobę czy coś, nogę i wszystko. Dobra. Słuchajcie, my nie będziemy tego przedłużać. Jutro będzie recenzja magii. No i dalej czwartek, to wiadomo. I wiecie, ten jeden dzień opóźnienia. W środę... Czwartek. W środę się nie ukazują chaptery już? Ja się straciłem. Nie, w czwartek. Okej, okay, dobra, to okej. Okay. Wielka akcja narodu japońskiego, jeden dzień nam opóźniła margi, dlatego ja chciałem sobie pociąć żyły. Dobra, ludzie, dlatego nie przedłużamy. Lajkujcie Facebooka. Tak, subskrybujcie. Wszystko. Trzymajcie się. Pa. Cześć.